No siemano widzowie, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, tym razem z Among Usa z Kitkoksami. Dziś jest dzień, w którym na serwerze kidowice.pl rozpoczyna się nowy sezon OneBlocka. A ja w tym momencie, jako że no stary OneBlock nam został, że tak powiem, zresetowany, nie mamy co tam robić na OneBlocku, a że wszyscy chcieli zagrać w Among Usa, no to w takim razie sobie gramy. No dobra, słuchajcie, idziemy na dół i robimy taski, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy crewmate'ika, więc totalnie na spokojnie, bez napinki, bez stresu, po prostu normalna gierka. Biegnie za mną tutaj jakiś toast, więc bardzo fajnie, mamy idealnego skina do grania. Można w takim razie rozpocząć rozgrywkę. Nie wiem, kto będzie impostorem. Mam nadzieję, że nie wyeliminują mnie od razu, bo chciałbym sobie jednak mimo wszystko troszkę pograć. Więc mam nadzieję, że mnie oszczędzi impostor. Aczkolwiek znając życie, skoro ja to nagrywam, a my gadamy w tym momencie, rzeczywiście zaraz będziemy się odciszać, jak będzie... Było do z... Okej. Dobra, wiem, no dobrze. Kto jest. Czekaj, tylko muszę zobaczyć, czy nie mam jak... Czekaj, który to był różowy? Jasny albo ciemny? Chyba jasny, bo kwiatka widziałem. Nie, chcę powiedzieć, że ja niedawno w Jawdzie mam kwiatki. Gdzie przechodziłaś, Cytryna? Gdzie przechodziłaś? O kurczę, czekaj, bo cię nie słyszę. Gdzie? Nie wiem. A nie wiesz. No ja powiem tak, ktoś wbiegał do elektryka teraz jak ja tam byłem i mi się wyświetlił report przy wyjściu z elektryka, więc tam gdzieś jest ciało. Tylko ja nie wiem kto. Właśnie widziałem jak różowy odchodził od tego ciała. A odchodził w którą stronę? Jakby do storage'a wchodził. Okej, okay, a gdzie leżało ciało dokładnie, juniorek? Storage, i tak pod wejściem do elektryka. Przed wejściem, no bo ja byłem przed juniorkiem, tylko nie zdążyłem kliknąć, no pierwszy. Dobra, mi się wydaje, że ja widziałem, chyba widziałem Natalcię wbiegającą do elektryka. No tak, a ja jak wchodziłam do elektryka, to jeszcze widziałam miseczkę żywą i no. Ale ja widziałem, jak ten jasnoróżowy zabija jakby. Aha, okej, okay, no to zaufam ci, juniorek, w takim razie. Ja mam okuszenie, ja mam skana do zrobienia. Masz skana, dobra, dobra, no to ktoś może pójść z sipem w takim razie. Czyli jasnoróżowy, czyli kto to jest? To jest Dish, coś tam. No dobra, no to... No przepraszam, no niestety, ale chyba mamy impostora pierwszego. Zip musi zagłosować jeszcze. Okej. Okay. Jak on nie będzie, to mam amnezję i pomyliłem różowych. Dobra. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, czy to jest w takim razie impostor. Let's go! Znaleziony impostor, juniorek jest czysty, bo powiedział dobrze, więc jest git. Dobra, idziemy na dół i tutaj Zip mówił, że ma skana. Więc sprawdźmy to, ponieważ ja również tego skana mam. Więc okej, okay, faktycznie ma tego skana. Git, czyli jest czysty w takim razie. Nie ma co tutaj, że tak powiem, przekminiać tego. Zgaszone światło. Zip robi dalej skana, jest obok nas Bombastic. Bombastic, dobra, i ja też robię sobie skana w takim razie. Niech oni widzą, że ja też to zrobiłem. I w ten sposób się możemy wyklirować nawzajem. Bombastic też tu jest, jestem ciekaw, czy Bombastic też ma tego questa, bo jeżeli tak, to mamy w trójkę bardzo fajnego cleara i to by nam dużo dało, ale Bombastic sobie stąd pobiegł, ale widział nas, więc tyle dobrze. Dishun Like, no niestety opuścił rozgrywkę po tym, jak został wyrzucony jako impostor, no niestety. Dobra, robimy sobie tutaj tego questa, nie wiem gdzie jest ciało, ale gdzieś już czuję, że na pewno leży. Ja będę się trzymał blisko Zipa, bo my tutaj jesteśmy, że tak powiem, czyści i to mam, tą pewność, że tak powiem, mamy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobra. Okej, jest ciało, ale dobrze, zrobiłem tego questa już. Okej. Okej. No dobrze. Gdzie było ciało? No to... Najpierw, ale najpierw co, gdzie był? Okej, no to ja powiem, że ja z Zipem byliśmy w reaktorze i przedtem byliśmy razem w medbayu i oboje robiliśmy skana. Poszliśmy tam do reaktora i robiliśmy po prostu questy dalej. Szybciej Zip robili skana, więc oni są czyści. Nutella też jest clear, bo śmieci robiła. Ej, ja też okay. Mam śmieci jak to. Ja też mam śmieci. Ja mam meteory. Dobra, czyli juniorek jest czysty, Nutella jest czysta, Zip jest czysty, ja jestem czysty. Zostaje nam tylko i wyłącznie Soppy Dot, Natalcia i Bombastic, tak? Ale ja mam śmieci. Wiesz, Bombastic może być, bo ona była w elektryku właśnie, a ciało było gdzieś w storage'u pewnie. Ale ja mam śmieci. Ja chcę powiedzieć, że widziałam jak właśnie różowy odbiega od ciała. Okej, okay. Czy tak nam wylosowała gra, że dwóch różowych było impostorami? No nie, no niemożliwe. Wyrzuciliśmy złego różowego, czy to był ten różowy? Nie no, my wyrzuciliśmy tego jasnego i on był impostorem. Ale ja mówiłem, że jakiś różowy i teraz zależy, czy widziałem tego różowego, czy tamtego. No dobra, a co ma Soppy Dot, co ma na swoją obronę?
Okej, dobra, okej. No to chyba wszystko wiemy w takim razie. Ja chcę powiedzieć, ja mam śmieci do wyrzucenia. No teraz to już chyba nie będzie potrzebne, bo w tym momencie chyba wyrzucamy drugiego impostora. Ale to nie ja. Jej, brawo, wy! Dobrze. A kto ma nick Dishun Like? Okej. Która wyszła z wojska to. Aha, okej, czyli nie ma tutaj z nami tej osoby. No dobra, nie mam. No to pierwsza runda za nami. No dobrze, druga runda przed nami i w takim razie zobaczmy, jak teraz sobie poradzimy. Proszę, chcę impostora, proszę, ja bym tak bardzo chciał. No, dlaczego? Dlaczego nie mogę dostać impostora, jak tego potrzebuję? Żeby tutaj, prawda, zniszczyć kitkoksów wszystkich i po prostu powybijać jednego po drugim. Oczywiście wam ogasię. Dobra, lecimy na dół w takim razie do storage'a i robimy sobie najpierw w pierwszej kolejności chyba paliwko tutaj jest, tak, dokładnie. Czyli to jest nasz long task, zróbmy go, weźmy sobie to paliwo, bo coś czuję, że tutaj bardzo szybko jakiś kill padnie. W poprzedniej rundzie przetrwaliśmy dosyć sporo, włączmy sobie światło, żeby już było wszystko git. Dobra, odpalone światło i idziemy do góry, naprawiamy to, pyk, dobra, świetnie. I zostaje, okej, jest tutaj Natalcia, okej. No dobrze, i blizak leży. Ale wiesz, że to było widać, co nie? Skoczyłeś do grunta, jak światło już było widoczne. Ale przypał, ale psinga jakiego ma farta, drugi raz impostorem. Ale ja nie jestem impostorem, mogę ci powiedzieć. Ale ja twój nick widziałem w kafeterii, wskakujący do wenta. Ale ja nie jestem impostorem. Wcale. No dobra, a... No dobra, a gdzie było ciało? Ja powiem jedną rzecz, że ja też widziałam kogoś, jak skakiwał do wenta, ale to nie ja. Właśnie się dobra, a Juniorek, ja mam pytanie. Skoro widziałeś psinkę skakującą do wenta, to dlaczego nie podbiegłeś do stołu, żeby to zgłosić, tylko pobiegłeś dalej, żeby zgłosić ciało? Bo chciałem zobaczyć, czy nie ma ciała. Okej. Bo mogło mi się po prostu przewidzieć. Aha, czyli nie jesteś pewien tego, czy wyskoczyła do wenta. Nie, ale na pewno widziałem, że odbiegała od tego ciała. No dobra, no to powiem tak, no... zaufajmy Juniorkowi, bo wydaje się to być logiczne, co mówi, aczkolwiek jeżeli tutaj się okaże, że to nie jest impostor, to Juniorek będziesz na świeczniku. No i nic, jestem grzeczny. To głosowy, nie? Tak, głosowy, Sopi Dot, to jest psinka. Dobra. No zobaczmy w takim razie. Możecie uwaga. Sobie zobaczyć, ale ja nie jestem impostorem. Psika twierdzi, że nie jest impostorem. Okej, uwaga, Sopi Dot was... Okej, juniorek jest sus. No dobra, no tutaj powiem szczerze, że wydaje mi się, że juniorek, no, że tak powiem, poleciał w kulki. I no, ewidentnie jest chyba impostorem, tak mi się wydaje, no dobra. Aczkolwiek bardzo tak, no, bym to powiedział, ryzykownie zagrał. Aczkolwiek może niekoniecznie być impostorem w sumie. Dobra, wyczyliśmy Venta. Pierwszy raz mi się, znaczy rzadko kiedy mi się ten quest zdarza, żeby go zrobić. Dobra, idziemy na dół, do storage'a po kolejne paliwo. Junior z miseczką chodzą sobie tutaj w tym miejscu. No dobra, w takim razie zobaczmy tak. O, jest ciało! O, i co teraz? Ha, no dobra. Bardzo ważne pytanie. Miseczka z Juniorkiem kręcą się razem i przebiegali pod elektrykiem i pobiegli do Lower Engine'a. No, ja a przy wejściu... No. Taką jedną rzecz, bo ja chciałem, żebyście poszli ze mną do medbaya, żeby pokazać, że mam skana, żeby nie było na mnie. I spotkałem... Chciałem wejść do elektryka, bo zobaczyłem, że światła są zgaszone, a tam miseczka wychodzi, naprawiła światła i zobaczyłem ciebie i chciałem ci pokazać, że robię skana, a ty poszłeś dalej, no i ciało. Okej. A gdzie w takim razie, czekajcie, kto nam jeszcze tutaj został? Została Nutella, Juniorek, Miseczka, Zip, Toast i Natalcia, okej. No dobra, czyli tak, to wiemy, gdzie był Juniorek, wiemy, gdzie była Miseczka. Gdzie był Zip? Reaktorzem. Robiłem z tego, jak to się nazywa. Dobra, okej. Był ktoś obok ciebie? Ja. Dobra, Nutella, gdzie była? Ja byłam tam, ten, nawigacja AO2. Okej, a Natalcia? Ja byłam w Lower Engine. Nie mogłaś być w Lower Engine, bo tam była Miseczka i Juniorek. No byłam. Trochę dobra, Miseczka i Juniorek, potwierdzacie, że był tam ktoś jeszcze z wami? Ale gdzie oni byli? Na dole czy na górze? No byli w Lower Engine byli tam jak... A skąd przyszłaś? Skąd przyszłaś do tego Lower Engine'a?
No, z kafeterii poszłam do Up and Dina i potem przeszłam do Lala. Dobra, minęłaś miseczkę tam? No, miseczka widziałaś na talcie? No, w ogóle na ale no tak widziałam. Okej, okay, okej, okay, dobra, czyli by było git. Czyli w takim razie wychodzi na to, że po prawej stronie była tylko Nutella i tyle. No. No to w takim razie tu bym chyba zaryzykował w to. Aczkolwiek śmierdzi mi tu miseczka z juniorkiem, no bo oni razem byli bardzo blisko ciała. No ale ja na początku tylko weszłam. Śmierdzą to coś innego. Ja byłem w jedną sekundę i no dobra, musimy głosować, musimy głosować. Ej, nie dla mnie miseczka jest. Miseczka dla mnie jest. No to, dobra, no. Okej, okay, zobaczymy. Ja mam Nutella, nie wiem. A czemu na nią, jak ona była daleko? Wyciszcie się. Jest upolowana, upolowana! Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz jest jeszcze jeden impostor, tylko teraz nie wiadomo, kto to jest, ale... no dobra, to jest ciężka sprawa teraz, bo ciężko mi powiedzieć, kto może być impostorem tutaj w tej drużynie. Ale pierwszego impostora znaleźliśmy, jest to ewidentnie, była to ewidentnie, kto to był? Nutella, dobra. I teraz musimy, kurczę, no wydaje mi się, że miseczka albo juniorek tutaj coś mi śmierdzi. Juniorek nie, bo on sam był w szoku, dlaczego my wywalamy, skoro ona była daleko. Czyli raczej powinno mu to pasować, że wyrzucamy kogoś, nie? Dobra, jest O2 odpalone. Więc polecił szybko to zrobić, tak muszę do admina lecieć, więc tutaj sobie naprawimy to. Jest tu junior, dobra, zróbmy kartę. Dobra, zrobiona karta. Dobra, naprawili to, okej, okay, okej, okay, naprawili, jest git. Idziemy do weaponsów, może tu zobaczymy, kto to naprawiał. W weaponsach nie ma totalnie nikogo, ale zróbmy sobie w takim razie meteoryty. Jest Natalcia z juniorkiem obok mnie, dobra, Natalcia z juniorkiem, ja robię meteoryty. I czuję, że zaraz mogę zginąć, szczerze mówiąc, ale... Dobra, zrobiliśmy tego questa i juniorek chce, żebym z nim poszedł chyba, czy co? Dobra, idę z nim, on chce mi chyba pokazać skana. On chce chyba mi pokazać skana, więc pójdźmy z nim i zobaczmy, czy on faktycznie ma tego skana w takim razie. Okej, okay, okej, okay, chce mi pokazać skan, dobra, okej. Okay. Okej, okay, juniorek jest czysty, okej. Okay. Czyli to mamy pewność, że jest czysty, git. Dobra, wyłączone są światła. Okej, okay, więc bardzo dobrze. Dobra, juniorek jest clear. Światła wyłączone, więc całkiem możliwe, że ciało już gdzieś leży. Mi pozostała już tylko nawigacja, więc ja w tym momencie biegnę tam i szybko chcę zrobić tego questa po prostu, bo może tu akurat znajdę jakieś ciało. Jest zip. Okej. Okay. Ciała brak. Dobra, pytanie, gdzie teraz może być, gdzie może być ciało? Jeżeli gdzieś będzie... nie wiem, kto tu został już z graczy, ale na pewno juniorek nie jest impostorem. Zip był po prawej, więc tutaj jest juniorek znowu na dole. Czyli przebiegł całą mapę i nie ma raczej żadnego ciała w takim razie. Jest Natalcia, która no tak się zawahała, jakby chciała ze mną pobiec trochę. Ja już zrobiłem wszystkie questy, juniorek jest tutaj. No dobra, no to... co tu robić? Miseczka z tej strony. Odbiegła, dlaczego? Dlaczego odbiegła? Dobra, miseczka, dobra, okej, miseczka impostorem jest, no dobra, w takim razie nie rozgłosi to ciało. No i mam nadzieję, że dotrą do tego, kto jest impostorem, proszę, dotrzeć do tego trzeba jakoś. Okej, okay, jak się oni teraz dogadają, to jest najważniejsze. A więc... nie do końca coś widziałem. Ale gdzie każdy był? Dobra, pozycję dajcie. Ja szłem do ciebie tam wtedy. Widziałeś już mnie? Już szłem. Ale mam dwie kafeterii. A dajcie, gdzie wy byliście? Ja byłam w kafeterii. W kafeterii, ja ogólnie jestem. W kafeterii, to... Ale to miseczka. Ja biegam... do kafeterii. Ale czekajcie, jak coś, to ja mam dowód, że jestem czysta, bo jeszcze mi został ostatni task. Ja, Natalcia, ja wiem, że ty jesteś czysta. Mi się wydaje, że miseczka może być, bo ona na początku z tym elektrykiem już mi śmierdziała. Ale dobrze, Junior, dobrze, kombinujesz. Ale ona miała tak dużo okazji, żeby mnie zająć. Nie, ja myślę, że miseczka jest właśnie... Bo ona sobie alibi dla ciebie robi, jakby... Teraz ciało było w Lower Engine, nie były zamknięte drzwi i mi się wydawało, że miseczka wtedy tam była. Dobra, czekaj, a masz jakiś task, gdzie możesz potwierdzić, że jesteś clear? Na przykład śmieci, skan, ale jak ona teraz kogoś zabije, to już chyba kończy gra się. Ja myślę, że Junior teraz self-reportuje może. Bo na początku też mówił, że ruszowy, a nie był. Jak damy skipa, to pomyliło. Dajcie skipa, niech Natalcia zadanie zrobi.
Nie, bo ty ją zabijesz, reaktor odpalisz. A, bardzo śmieszne. Miseczka, dawajcie na miseczkę. Jak ona dobrze, nie będzie, to mnie możecie wywalić. Dobrze, dobrze, Junior, dobrze. Miseczka, daj skipa. Skip, dawaj na miseczkę. Nie ufam jej, bo to jest taka osoba, która jest 100% safe. No kurde, nie trolujcie. Ja nie. Nie. Cisza. No dobra. Krótko mówiąc, sytuacja wygląda następująco. No raczej wygrają tutaj, prawda, impostorzy. Bo ja już byłem na takim dobrym śledztwie, już tyle wiedziałem, nie? Dobra, idziemy sobie Hunta, robimy na miseczkę w takim razie. Muszę wiedzieć, co ona robi. I po prostu fajnie by było, żeby... Kurczę, żeby oni jakoś się powstrzymali. Bo to było tutaj straszne, naprawdę. Ona się ciągle kręci w tej okolicy, zauważyłem. Ona w ogóle nigdzie indziej nie wybiega. Idzie na kamery, patrzy, kto sobie do niej drepta i ona wychodzi i zabija po prostu. Nikt tego nie zauważył jakoś. No dobra, okej. No w każdym razie liczę na to, że juniorek jakoś tutaj to zdziała. Miseczka póki co jest sama, więc oni mają szansę wygrać na taski. I nawet dużą szansę na to mają, szczerze mówiąc. Bo miseczka jest sama w tym momencie, a oni wszyscy gdzieś poszli robić questy. Więc jest szansa... Dobra, to niepotrzebne, bo mogliście robić te questy. Dobra, Natalcia. Ja wiem, że ty jesteś clear, teraz miseczka czy zip? Albo junior. Bo w sumie może być ten server report, tak mi się wydaje. Ja robiłem skana przy Tosiku, więc to nie ja. Dobrze, dobrze. Ale teraz się nie potwierdzi. To z tym nie potwierdzi. No nie potwierdzi, ale robiłem. Jakby nawet mówiłem, że chciałem zrobić skana, ale wy do mnie nie poszliście. Mówisz. Mówiłem na spotkaniu. Juniorek, proszę, ugraj to. Że chciałem pokazać Szczypsonowi, więc mogliście to zrobić. No to rozumiesz to. A więc Natalcia, miseczka czy zip? Bo on mnie, jakby ale Zip mnie oskarża od razu. Ale poczekaj, Niorek, ale ogólnie... Ale ty nie oskarżasz! Ale dla mnie miseczka jest jakby 100% clear, bo ja albo ciągle z nią chodzę, albo jakby ciągle właśnie z nią chodzę i nie widziałam ani jednego jakby, no, zabitego trupa. No to może dla Zipa, bo on mnie tak oskarża bez powodu jakby. Nie. Dobra, nie. Głosuję na Zipa, bo coś mnie pasuje, ale tak nie. Ja nie wiem. No chodźcie na Zipa, spróbujmy. Jak nie, Junior, to ja. Proszę, nie. Albujmy na Zipa. Przegrali to, przegrali to. Miseczka skończy się runda. Miseczka to ugrała, ja nie wiem. Dobra. Ja. GG. Brawo. O Boże, miseczka, ty byłaś. No nie. Ale ich rozniosła teraz, nie? I oni już nie klikną z stołu, ona włączy im reaktor, to jest już koniec po prostu. Ja nie wiem, dobra. No właśnie, jest reaktor. Oni teraz tam, no musieliby szybko pobiec, szybko to zrobić, ale... Ona ma cooldown na killa. Za szybko to odpaliła, powinna poczekać. Są w stanie to zrobić, ona ma dłuższego cooldowna niż oni zrobią tego questa. No kurde, róbcie to! Dlaczego nikt tam nie biegnie? Róbcie tego questa! No mówię, miseczka od początku. Ajajaj, no niestety. Uratowałam miseczkę. Natalcia, to było tak widać, że ona sobie na tobie alibi wyrabiała. No ja jej uratowałam miseczkę z killem. Juniorek dobrze kombinował, dobrze, no to prawda, robił przy mnie skana. Nie mogłem tego potwierdzić niestety, no. Ale to czemu na Zipa chciałeś? No bo on mnie oskarża bez powodu, ja z nim całą grę chodzę. Ty mnie oskarżałeś. Dobra, dawajcie, jeszcze jedną zagramy. Dobra, proszę, impostor, trzecia gierka musi... No nie, no co jest? Dlaczego? Dlaczego? Dobra, no trudno, w takim razie zagramy kolejną gierkę perfekcyjnie jako crewmate. No nic, no tak mi wylosowało, tak trzeba zagrać w takim razie. No ale dobra, skupmy się na tym, co, gdzie, kto robi, kto gdzie idzie i tak dalej, i tak dalej. Sopi tutaj junior, dobra, okej. Widzimy tutaj, że są dwie osoby w medbayu, czyli prawdopodobnie skan. Jest wyłączony już w elektryku, ja tam akurat muszę iść, więc się tam przejdę. Już może leżeć kill tak naprawdę, bo pierwszy cooldown jest bardzo krótki. Ale tutaj Klaudynka chyba naprawiła to w takim razie, skoro tutaj jest i od razu robiła questa. Okej. Dobra, w takim razie pójdźmy do Upper Engine'a, tam sobie coś naprawić i zobaczymy, czy ktoś tutaj się nie kręci. Zip jest tutaj. Tutaj nie widzę nikogo, tam ktoś był. Był ktoś w reaktorze, ale nie wiem kto totalnie. Więc naprawmy sobie tutaj to zasilanie i lecimy do kafeterii od razu. Nie wiem kto tam był niestety, szkoda, mogłem spojrzeć, ale tu mamy znowu psinkę, dobra, bo już pamiętam jaki ma nick na Discordzie. Dobra, tu wyrzućmy sobie śmieci w takim razie.
Można by było sobie zrobić, kurczę, z kimś tutaj jakiegoś sojusza, ale jest to bardzo ryzykowne. Dobra, zróbmy sobie tutaj download. No i co? I czekamy po prostu na downloadzie, bo nic innego zrobić nie można. Dobra, no czuję, że zaraz będzie kill już zgłoszony. Coś już leży. Ktoś już zabił na pewno. Jeżeli impostorzy jeszcze nie zabili, to są słabi w takim razie, bo już powinien dawno leżeć trup jakiś. Robimy szybko kabelki, zdążyłem, dobra git. Idziemy zrobić szybko nawigację, pik. Dobra, zdążone. Dobra, no idą mi questy póki co w miarę sprawnie, jeszcze zróbmy sobie W2, to są znowu śmieci. Zdążymy je zrobić, więc uwaga, wywalamy śmieci. Dobra, nie ma żadnych killi, ale questy też tak jakby stoją w miejscu w ogóle, jakby się nie pokazywały. Więc nie wiem dlaczego to tyle czasu zajmuje. Nutella mnie mija tutaj nad shieldsami. Tutaj Natalcia z dwiema osobami, dobra git, tam są na dole śmieci. I okej, okay, bardzo dobrze. No dobrze. Ja powiem tak, ja byłem na dole przy komunikacji, obok mnie była Natalcia, Sopidot i mijałem również Nutellę po prawej stronie. Więc nie widziałem tylko, gdzie jest Juniorek, Klaudynka i Zip. Ja z Zipem byłem w reaktorze i szedłem na kamery. A ja jestem w weaponsach, strzelam w kamienie. Dobra, a gdzie był kill? Dishun like. Żółty, różowy. To jest Dishun Like. To jest chyba Cytryna. I kolorów nie zdobywa. A jej tu nie ma w ogóle, dlaczego ona z nami gra, jak jej tutaj nie ma? Nie wiem. Jak my mamy grać, skoro jej nie ma? Halo? Ej, to po prostu wow. Było słynne. Dobra, wywalmy Dishun Like w takim razie. O, wyszła nawet sama. No dobra, no to w takim razie mamy... mamy o jedną osobę mniej. No dobra, w takim razie nie wiemy, gdzie był Zip, Klaudynka i Junior. Dalej to pozostaje. W sensie nie wiemy, ja was nie widziałem, a resztę widziałem, ale nie wiemy, gdzie był kill. Więc krótko mówiąc, w tym momencie musimy się rozejść, skipnąć i lecimy dalej. Dobra. No co? Ciężka sytuacja, wypadła jedna osoba nam z drużyny i nie wiemy, gdzie był kill. Akurat osoba, która zgłosiła. Najgorzej, bo w ten sposób nie da się nic kontynuować. No impostor ma farta, ma jednego killa do przodu. No trudno, nawet dwa, w sumie dwie osoby wyrzucili za friko totalnie, bo jedna wyszła, a no chyba, że to był impostor. No to wtedy dla nas powinno być łatwiej, oby się okazało, że to był impostor. No dobra, schodzimy na dół do admina. Nutella stoi w miejscu, a nie, dobra, ruszyła się, okej. Lecimy sobie zrobić tutaj uploadzik. Dobra. Wyłączyli światła znowu. Impostorzy lubią wyłączać światła, zauważyłem. I ja lubię też sobie na przykład umrzeć. Tak. Tak to właśnie wynika, czyli Nutella była impostorem. Pytanie, kto jest drugim, bo tego, no nie wiemy niestety. No ale zróbmy w takim razie taski, no bo to jest jedyne, co mi pozostało w tym momencie w moim smutnym życiu impostora. Znaczy impostora, crewmate'a. No pozostało mi już tylko, że tak powiem, obserwować ich grę, no szkoda, bo... Ej, co jest? Zrobiłem to przecież. Ej, no co jest? Śmieci mi się zepsuły. No dobra. Ale tak to ścika zabijać. No właśnie. Dobra. Dobra, lokalizacja, dawajcie. Dobra, to fajnie. Zip. Security byłem. Akurat dobra. Wchodziłem w kamery. Klaudyn jest clear, więc wiem. Natalcia, gdzie ty byłaś? Ja, czekaj, w reaktorze. Dobra. Nutella, ty gdzie byłaś? Ja byłam w elektryku, nawet Natalcia mnie mijała. Mijałam cię, no. Dobra. Różowy? Juniorek próbuje to poprowadzić, ale... Ale on nic nie wie na temat tutaj tej gry, co się tu wydarzyło teraz. Dobra, to albo Nutella, albo psinka. Okej, okay. Dobrze strzelił. Ciało było na wejściu do admina. A. Na wejściu do admina. Dobra, to kto może potwierdzić Nutellę? No ja do niej... Znaczy nie wiem, ja za nią dużo chodziłam. Chyba by nie miała okazji zabić, nie wiem, bo ja z nią mega dużo chodziłam. No to możliwe, że psinka. Psinka. To jest osoba, która bawi się światłem, bardzo lubi, bo cały czas światło jest zgaszane, więc... Też to zauważył, dobrze. Możemy spróbować na psinkę chyba. Ale może to być też Nikola. Psinkę możesz jakoś wytłumaczyć? Ja mówię jedną rzecz, że ja nie jestem ta.
Bardzo mnie to przekonało. Ja nie jestem ministrem, dlatego, bo ja mam super badanie. Oj, juniorek, okay, juniorek. A dobra, bo ja już do urny wyborczej włożyłem głos. Ja też. Ale czy masz jakieś zadanie, które możesz nam pokazać, że robisz? Juniorek, juniorek szef, naprawdę. Kolejku mam, o, na różowego chyba. Kolejku mam. Ale to w storage'u. Ale w storage'u chyba nic nie ma. No nie, jest, jest, a, paliwo. Paliwo i śmieci. Dobra, zagłosuję, co mi tam? Na różowego zagłosowałam już. No ja też. Dobra. Ja też. Różowy głosuj. Tam na siebie. Szybciej będzie. No dobra, wszystkie głosy tutaj. Ja naprawdę sama na siebie zagłosowała. Dobra, czy to był impostor? Ale żart będzie. Jeżeli tak, to Nutella jest drugim. Uwaga, nie jest impostorem, okej, okay, czyli no lipa, 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 straszna lipa. No dobra, 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 no to w takim razie ta gra będzie ściągnąć dłużej. No Nutella, dobra, no raczej wygrają impostorzy, chyba że jeden z impostorów był ten gracz, który wyszedł. Jeżeli tak, to pod tym względem jest szansa na wygraną, bo to znaczy, że tylko Natalcia jest, znaczy Nutella. Ale, no dobra, zobaczmy sobie Nutellę w takim razie, co ona robi. Nutella jest tutaj, okej, okay, wszyscy wbiegają do elektryka tak naprawdę. Okej, okay, Natalcia z Nutellą. No, no i impostorzy roznieśli nas tym razem. No niestety. Ale juniorek, bardzo dobrze kombinowałeś i żart z urną wyborczą mega mnie rozśmieszył. Ale czas mnie zabijali na początku. No dobrze, no to mamy. Co za flami. Możecie pozdrowić odcinek na koniec. Bardzo. Pozdro, widzowie. Pozdro. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdro. Super, super. Subskrybujcie się na kanał, dajcie lajka i napiszcie, czy chcecie więcej nas. I szopa. Tak, nas. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie nas więcej. Na kidowice.pl. Tak jest, wbijajcie, nowy tryb, one block. Elo.